Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nowy dzień, nowi my. Dzisiaj wstaliśmy o 6, także przepiękne wakacje sobie robimy. Dzisiaj w planie mamy jechać do Ningbing. No i zobaczymy, czy nam się uda, bo na razie mamy srogie opóźnienie. No jak widzicie, koreczki dopisują, więc mamy nadzieję, że nie będziemy za późno. A jest 7 rano. Dzisiaj buszyk jak luksusowy. Dobrze dla nas, no ale szkoda, bo siedzimy osobno. The first place that is Anson's capital. A long, long time ago, that is Vietnamese capital. A long, long time ago, 1010. That place, they worship the king. The king. They worship, they pray for the king. Okay, after that, we go to the rest of them. Who wants cycling, you can cycle. Who don't want, you can take a rest. And after the lunch, the next activity, you get on the boat trip. Because after the lunch, relax on the boat. It's good for digestion. Jak widzicie, pogoda jest przepiękna. To jest tak zwana typowa hanojska pogoda. Jesteśmy obecnie w Ningbing i zaczynamy zwiedzać. Zaczynamy od pierwszego miejsca, czyli starej stolicy Wietnamu. A tam jest brama. Miasto, które za chwilę będziemy zwiedzać, nazywa się Hoa Lu i było stolicą od 968 roku do 1010 roku, czyli całkiem wcześnie. Dowiedzieliśmy się właśnie od pana przewodnika troszeczkę historii na temat tego miejsca, a więc była to stolica Wietnamu od 968 do 1010, kiedy to została przeniesiona do Hanoi. I była z bardzo praktycznych powodów stolicą, ponieważ bardzo łatwo było bronić tego miejsca. Są tu góry, jest tu rzeka, więc strategicznie rzecz biorąc było to bardzo dobre miejsce. Ale ostatni władca, czyli trzeci władca z trzeciej dynastii, która tutaj rządziła, postanowił przenieść stolicę do Hanoi, ponieważ niezbędne już było miejsce, żeby się rozbudowywać, a tutaj po prostu z powodów tych gór tego miejsca nie było. Świątynia, do której zaraz wejdziemy, jest to najlepiej zachowana świątynia w tym rejonie i jest ona naprawdę zachowana we wszystkich szczegółach. Bardzo polecamy, żeby ją odwiedzić. Będziemy przechodzić przez wszystkie ogrody, aż dojdziemy do tej głównej świątyni. To, co warto tutaj dodać, to to, że to jest świątynia, która jest poświęcona królowi i tutaj ludzie modlą się do króla. Także tu się nie modlicie do Boga, modlicie się do króla, do władcy, który sprawował tutaj władzę. Dowiedzieliśmy się też, że zawsze jak się wchodzi do świątyni, to są trzy wejścia. Pierwsze jest tylko dla króla, to po prawej jest dla normalnych ludzi, a to po lewej służy jako wyjście dla normalnych ludzi. Dlatego też są takie wysokie stopnie, że jak się przez nie przechodzi, to trzeba, siłą rzeczy człowiek musi skinąć, tak troszeczkę uklęknąć i jest to wyraz szacunku w stosunku do świątyni. Tutaj dobrze widać te trzy wejścia, po lewej, środku i prawej. A jak się przechodzi dalej, no to widzicie, że ta świątynia jest bardzo podobna do tych świątyń w Hanoi. Także z lewej strony staw z rybami, z prawej strony staw z rybami, a my idziemy przez kolejne wejście dalej w głąb świątyni. Wejście do świątyni naprawdę imponujące, a ciężko zdjęcie zrobić bez ludzi, jak widzicie. No i dotarliśmy do głównej części świątyni. Wygląda naprawdę imponująco. Idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Kto by nie chciał być włożony na takim tronie z takim smokiem? Pamiętajcie, że w takich miejscach zawsze będzie duża kolejka, więc my mamy tylko pół godzinki na zwiedzanie, więc trzeba o tym pamiętać. No mamy nadzieję, że nie będzie problemu z czasem. H
hajsik jako ofiara zawsze się przyda. Mamy kadzidła, mamy świece, jest mistycznie. Tutaj ofiary składa się wszędzie, wewnątrz, na zewnątrz, gdzie tylko chcecie. Jest kasa, jest piwko, są słodycze, jakaś wódeczka, jest woda, więc widzimy też owoce. Naprawdę fajna, fajna tradycja. Sama świątynia wewnątrz nie robi aż takiego wrażenia jak inne świątynie, na przykład świątynia literatury. Moim zdaniem świątynia literatury jest dużo, dużo lepiej zachowana. Ale jak już tu jesteście, to odwiedźcie to miejsce. Jest to jedno z ważniejszych miejsc. I rzeczywiście na zewnątrz świetne wrażenie, świetnie zachowana. Wewnątrz trochę wyczuwa się taki bałagan, co jest bardzo dziwne. Pierwszy raz byłem w takiej świątyni, gdzie czułem, że jest po prostu bałagan. No i ludzi, jak widzicie, naprawdę multum. Strasznie popularne jest to miejsce. To są flagi państwowe z okresu królestwa tutaj. Dowiedzieliśmy się, co to za flaga. Jest to dawna flaga Wietnamu. Obecnie wszyscy wiedzą, jaka jest, taka cała czerwona, z taką śmieszną gwiazdką, bardzo zbliżoną do radzieckich motywów, ale to jest właśnie stara flaga tego państwa, która przedstawia 5 żywiołów. Ten ogromny plac, który tutaj widzicie, to jest miejsce obrzędów buddyjskich. Także jakieś święto buddyjskie, to zbiera się tutaj bardzo dużo buddyjskich mnichów i odprawiają swoje modły. Niektórzy mają misia na krupówkach, a niektórzy mają jakiegoś byka. Się dzieje. Tutaj upamiętniają króla, który był silny jak byk. Nie jest prosto wsiąść na byka w takim wieku. Także podziwiamy panią, będzie miała fajne zdjęcie, ale szkoda trochę zwierzęcia. A w tych pięknych okolicznościach przyrody przedstawiamy nasze limo. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest super wygodne w środku. Z zewnątrz też niczego sobie. Dobra, po zwiedzaniu świątyni jesteśmy w drugim miejscu. Bierzemy rowery i będziemy zwiedzać teraz na dwóch kółkach. Tak sobie jeździmy wśród tych pięknych gór. Nie za szybko, trochę ciężko jest utrzymać równowagę, bo tak wolno się poruszamy, naprawdę. Jak można tak wolno jeździć na rowerze? Tak, jak można tak wolno jeździć na rowerze. To nie po polsku. Przejeżdżamy obok takich kolonialnych willi, zwiedzamy miasteczko. Przyjechaliśmy rowerami na pola ryżowe. Są zalane, patrzcie jak fajnie wyglądają w otoczeniu tych gór, naprawdę taka prawdziwa zieleń, delikatna, mocna, saturacji więcej nie trzeba, a tu takie wielkie góry dookoła. Ogólnie to po takich ścieżkach można sobie tutaj spacerować albo jeździć i naprawdę fajne miejsce, żeby zostać na dłużej niż tylko przyjechać na wycieczkę. Czy będąc na polu ryżowym w Wietnamie, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że Wietnam to drugi na świecie po Brazylii producent kawy? Wietnamczycy nie uprawiali kawy, dopóki Francuzi jej nie przywieźli, jak zajęli ten kraj. A jeśli chodzi o ten piękny ryż za mną, to Wietnam jest na 5. miejscu pod względem produkcji ryżu na świecie. W 2023 roku wyprodukował 42,5 tony metrycznej ryżu. A co to jest tona metryczna? To muszę dopiero zgooglować. Chyba to jest tona na hektar? Zaraz wam tutaj napiszę, co to jest tona metryczna. Najpiękniejsze pola ryżowe w Wietnamie podobno są na wzgórzach, na górach w Sapa. Mieliśmy 2 dni przeznaczone, żeby jechać do Sapy, jednak zdecydowaliśmy, że nie pojedziemy z powodu lekkiej kontuzji. Także następnym razem zobaczymy Sapę. Pogoda trochę słaba, ale standardowo dajcie znać, jak się podobały ujęcia z drona. Mi naprawdę to miejsce przypadło do gustu. Gdyby tu była pogoda, to byłoby idealnie. Ale taka mgła też ma swoje fajne takie
jesienne Tatry. O, coś takiego mi przypomina. Także zrobiłem ujęcia z drona. Państwo, którzy nas tutaj przywieźli, już czekają, żebyśmy pojechali dalej, więc jedziemy. Wsiadamy na brykę i pedałujemy na obiad. Ostatni raz jeździłam na rowerze, również w Wietnamie. 5 lat temu, również po polach ryżowych. Wtedy byliśmy bardziej na południu Wietnamu i mieliśmy super pogodę, ale tutaj też jest super. Nie zgadnijcie, co się stało. Gabriela zgubiła łańcuch. No i już z powrotem na rowerze. Kryzys zażegnany. Kryzys zażegnany. Pan założył mi ten zardzewiały łańcuch z powrotem. Jedziemy pełna jeść. Pełna profeska. Pełna profeska, tak jest. Jedziemy jeść. Tak ogólnie to ta przejażdżka naprawdę miła, fajna. Trochę wiatru we włosach. Albo w resztkach tych włosów. Fajne też te trasy. Wiecie, to nie jest nic specjalnego, więc nie łudźcie się, że tutaj zobaczycie jakieś wodospady, skały, nie wiadomo co. To jest taka 30-minutowa przejażdżka w jedną, w drugą stronę, po takiej jednej dolince i wydaje mi się, że warto. Fajnie, te pola ryżowe naprawdę sprawiły, że było fajnie się przejechać, nawet w takim żółwim tempie, w jakim jechaliśmy na początku. Kolejna atrakcja przed nami, jedziemy na cruz. Będziemy mieli takie małe łódeczki i będziemy robić spływ wśród tych pięknych skał. Powinno to zająć godzinę, godzinę 30 i te łódki mają być tylko 4-osobowe maksimum, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Idziemy teraz na łódki, ludzi jak mrówków. Także nasza grupa liczy 14 osób, a już się wszyscy zgubili. No cóż, no chyba jakoś sobie damy radę. Pełna profeska. Teraz idziemy pod ziemiami, żeby dojść do portu naszego. Patrzcie, jakie fajne lampiony wiszą wszędzie. Jakby ktoś pytał, czy to Komercha. Słuchajcie, więcej normalnie łódek niż skuterów na ulicy. Podobno tyle ludzi chce tutaj na te łódki, że w weekend to się czeka ponad godzinę, żeby się dostać. Próbujemy dostać się tam. Teraz sobie poczekamy, ale wydaje nam się, że my jako grupa zorganizowana mamy trochę inną kolejkę. No i dotarliśmy i czekamy na nasze łodzie. Załadowani na łódeczce i powoli wypływamy. Wypłynęliśmy. Zobaczymy, dokąd dopłyniemy w tą godzinkę. Trochę dłużej niż godzinka ma być. Ale te łódeczki naprawdę wyglądają fajnie na wodzie. Płyniemy od jakichś 5 minut. Już się czujemy, jakbyśmy byli na spływie Dunajcem. Tylko w takich mniejszych łódkach. Najlepsze jest to, że nasza pani, która nas wiezie, gada sobie z inną panią. No a my tak próbujemy zrozumieć, o co biega, ale chyba po prostu sobie tak plotkują. Ale góry naprawdę robią niesamowite wrażenie. To jest tak zwany Halong na lądzie. No i bardzo podobny do Halong. Wczoraj byliśmy w Halong. Jeśli nie widzieliście odcinka, to zapraszamy. Jako daję znać, że ja to powiedziałem i to nie jest oficjalna wersja. To jest wersja stworzona przez nas na potrzeby tego filmu. Chłopie, tam jest sesja fotograficzna. Chłopie, co ty robisz? Jeszcze możesz wyskoczyć z tej łódki. Skierujemy się do jaskini, będziemy tam wpływać. Mieliśmy w Halong Bay bardzo podobne przeżycie. Ale tutaj rzeczywiście ta jaskinia wygląda na bardzo, bardzo, bardzo wąską. Dotarliśmy do jakiejś pięknej świątyni. Tam też wszędzie sesje zdjęciowe. My będziemy podpływać obok, a później płyniemy dalej do kolejnej jaskini. Mamy panie w tradycyjnych strojach. Robią sobie sesję,
My nie wysiadamy, płyniemy dalej. Ale pięknie wyglądają tak ubrane. A my już się kierujemy w stronę dziury numer 2. Pierwsza jaskinia miała 60 metrów, ta ma już 250. Także tu się zrobi kompletnie ciemno przez chwilę. Jest dosyć ciasno, ale jak widzicie, światło zrobione. Pomyśleli o wszystkim. Nadal fajna atmosfera, fajny klimacik. Ale zupełnie ciemno nie jest i pewnie dla bezpieczeństwa to bardzo dobre rozwiązanie. I wypływamy z tej 250-metrowej jaskini. Była bardzo fajna, a teraz szukamy jakichś panoramicznych ujęć. Jesteśmy przy wiosce. Ciekawe, czy to tak żyli właśnie, ale musimy trochę chyba poczytać więcej. Bo to wygląda na opuszczone albo takie turystyczne mocno. Poza tym, że ludzie, jak widzicie, jak mrówków, to jeszcze przydałby nam się tu przewodnik, bo rzeczywiście mamy sporo pytań. Co jest co, dlaczego i po co? No i nie bardzo mamy się kogo zapytać, ale zapytamy naszego pana przewodnika. Tymczasem płyniemy dalej. Także spływ Dunajcem rządzi, tam Plisacy wszystko wiedzą. Pani właśnie nam powiedziała, że musimy schylić głowy. Jaskinia ma 320 metrów. No i podobno jest najniższa z nich wszystkich. Fajne kolory. Podświetlone skałki na fioletowo i nie tylko. Ale naprawdę trzeba zniżać głowę. Kolejne kolory dochodzą. Naprawdę fajna zabawa. Tylko tutaj już trzeba się nie walnąć w łepetynę. Ta jaskinia to zdecydowanie najwięcej fanu. Naprawdę można się nieźle pobawić, schylając głowę przy każdej skale i zastanawiając się, co będzie dalej. Teraz wypływamy i pewnie będziemy powoli zawracać. Jesteśmy w kolejnej jaskini. Zrobiło się chłodno. Jaskinia 4 albo 5, bo już straciłem rachubę. Ja też, ale jest ich tutaj, dużo. No, w końcu jakieś wyżej. Jakbyście się zastanawiali, to w takiej pozycji większości jaskiń się pływa, ale jest fajnie. Kolejne świątynie. Naprawdę są bardzo ładne, bardzo zadbane. Niektórzy tu wysiadają, my płyniemy dalej. Mamy taką objazdówkę. Ale fajnie sobie pooglądać coś z perspektywy wody. A tam z prawej dumnie powiewa nowa flaga Wietnamu, która ma pięcioramienną gwiazdę, która akurat się schowała. Ale dowiedzieliśmy się, że na tę gwiazdę każde ramię oznacza co innego. Jedno ramię oznacza rolników, drugie oznacza budowlańców, trzecie oznacza żołnierzy, czwarte biznesmenów, a piąte intelektualistów. A we wiosce imprezka. Jedziemy na imprezę, znaczy płyniemy na imprezę. Nie wiem, czy słyszycie, ale bity brzmią tak weselnie. Właśnie nam pani powiedziała, że to jest King Kong Village. Kręcili tutaj King Konga. Trzeba obejrzeć. Trzeba obejrzeć, dokładnie. Ja jestem ciekawa i właśnie spróbowałam, ale zimna woda. Naprawdę lodowata woda, a to jest rzeka. Panowie tutaj ciężko pracują, zbierają glony. No i już zbliżamy się do końca. Widać nasz port. My jeszcze musimy opłynąć go dookoła i będziemy wysiadać. Właśnie przybijamy do brzegu, ale zapomnieliśmy wam powiedzieć, że te łódeczki mają swoją nazwę, a mianowicie to podobno jest sanpan, czyli tradycyjna chińska łódź rybacka. Dobrze, że nie satan. Pozdrawiamy Strangan. A właściwie to Ninbin.
My już wysiedliśmy, było mega fajnie. Spędziliśmy prawie półtorej godzinki na wodzie. Pani cały czas wiosłowała. Także wszystko nam pokazała, porobiła nam zdjęcia, więc mega prośba do was, jak tu jesteście, dajcie pani jakiegoś większego tipa, bo naprawdę na to zasługuje. My ogólnie jesteśmy mega zadowoleni. No a teraz idziemy na naszą kolejną atrakcję. Jesteśmy na naszym ostatnim stopie. Będziemy wchodzić na górę, która ma 500 schodów. Ja nie wiem, co te kraje azjatyckie mają ze schodami. No ale tutaj jak podchodzenie to schodami, więc ćwiczymy dupkę. Widać. Odebraliśmy bilety, idziemy w stronę góry. Nie wiem, czy widzicie, ale wygląda to mega interesująco. No, jesteśmy na rozdrożu. Można iść krótszą drogą, niżej i podobno gorsze widoki, albo wyżej, dłuższą drogą i lepsze widoki. Także pan nam przewodnik od razu mówił, jak będziecie szli, to skręcać w lewo. Jak będziecie mieć siły, to wrócicie i pójdziecie w prawo, ale w lewo jest najlepiej. Więc idziemy zobaczyć. Jak komuś się nie chce spacerować w górę, to może sobie pospacerować takimi kładkami na polach ryżowych, co też wygląda super. No i tutaj mamy ten nasz taki, nie wiem, to miejsce, gdzie kupowaliśmy bilety, tu też można fajnie wychillować. Kompleksik taki fajny, jest tutaj dużo jaskiń też, do których można się udać na dole. Ale my idziemy na górę. Jej! 500 schodów prawie pokonane. Tu widać ten niższy szczyt. My jeszcze musimy kawałek podejść. Zobaczcie, jaka tutaj jest skała. Ostra, śpiczasta. Pan w autobusie opowiadał, że jakby to rozgrzać do temperatury 1000 stopni ponad, to z tego byłby dobry cement, beton. Dobry materiał budowlany. Niższy wierzchołek pozostawiliśmy w dole. My już jesteśmy na szczycie i postaram się odpalić dronia z tego. No dobra, dronkiem polatane, na pewno musi się wam podobać, bo foty nieziemskie. Widzicie, jak nisko jest ten drugi szczyt, także na maksa polecamy. My naprawdę tu weszliśmy w jakieś 15 minut, więc to nie jest jakoś tak jak Tiger Cave, że idzie się 2 godziny, ale można się spocić, więc weźcie ze sobą wodę. Tu na górze wody nie ma, jest tylko masa ludzi i na nich też trzeba uważać, ale cieszę się niezmiernie pierwszy raz dzisiaj, że jest taka brzydka pogoda. Ja też. Weźcie sobie też zapasowe spodnie, bo ja usiadłam i roztargałam na gwoździu. Dlatego pamiętajcie, żeby nie siadać, tylko trzeba ćwiczyć i chodzić. No i oczekiwania versus rzeczywistość. Tam jak wejdziecie na górę, zobaczycie jeszcze smoka. Ale mamy super zdjęcia smoka z drona, więc odpuszczamy. Ta kolejka to chyba na pół godziny, jak nie dłużej. Chcieliśmy się ostatni raz uwiecznić z tym pięknym widokiem, zanim zejdziemy. Nie mamy dużo czasu, zostało nam 20 minut do autobusu, musimy jeszcze zejść. No może uda nam się postrzelać coś jeszcze na dole. Idziemy. A jak ktoś by się tutaj samemu wybierał nie z wycieczką, to cena biletu jest 100 tysięcy. No dobra, słuchajcie, my już jesteśmy w busiku, dojechaliśmy do Hanoi, zajęło to 2,5 godziny. Dzisiejszy dzień naprawdę mega nam się podobał. Cały dzień pełen atrakcji, bardzo fajny kierowca, bardzo fajny prowadzący i fajna ekipa. Cieszymy się, że jechaliśmy takim małym busikiem, bo to rzeczywiście znaczy, że nie zajęło nam to zbyt dużo czasu, wiecie, żeby się organizować. Samą wycieczkę oceniamy na 5 z plusem.
wiadomo, że gdzieś więcej czasu by się przydało, gdzieś można by dłużej zostać, ale no nie można mieć wszystkiego, tak? Wystartowaliśmy o 7 rano, jest po 19, także ciężko byłoby ludzi targać jeszcze dłużej, więc i my stwierdziliśmy, że jesteśmy w pełni zadowoleni. Mi się najbardziej podobał ostatni przystanek, czyli wejście na tą górę i chyba to pływanie łódką. A tobie? Ja się zgadzam w zupełności. Ja byłam zupełnie pozytywnie zaskoczona tą wycieczką, bo ja się nie spodziewałam dużo po tej wycieczce, a te góry naprawdę są piękne i tak pływaliśmy tam. I to, że mieliśmy tam tą chwilę, tą godzinę, półtorej, pływać między tymi skałami, wśród tych traw i tak dalej, naprawdę było super. Tak, także polecamy. Wycieczka nas kosztowała 42,5 dolara za osobę. Wynegocjowana cena, więc polecamy negocjować. Pamiętajcie o tym. Braliśmy ją z biura na Training Street, tak jak poprzednią do Halong Bay. No i cóż, dzięki wielkie, że oglądaliście. My się powoli żegnamy. Widzimy się w następnym odcinku. Jak wam się podobało, to zostawcie jakiegoś suba czy jakiś komentarz. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.